Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie. Microsoft Flight Simulator. Dzisiaj, tak jak już to widać po tytule, będziemy latać sobie śmigłowcem. Przynajmniej od tego zaczniemy. Dzisiaj będziemy właśnie robili sobie działania, a w działaniach mamy loty zapoznawcze, szkolenia, zawody i tam jeszcze inne, do których kiedyś może dojdziemy. Ja przynajmniej mam taką nadzieję, że do tego dojdziemy. Jeszcze tylko zerknę, czy mnie dobrze słychać. Co u was? Tak, dobra, dobrze mi słychać, także jest super. Więc sobie weźmiemy loty zapoznawcze. Szybowanie już kiedyś było na live, do którego serdecznie odsyłam na YouTube'a. Tam gdzieś to jest w playliście odnośnie Microsoft Flight Simulator. Proszę sobie zobaczyć. A dzisiaj robimy sobie śmigłowiec. Pewnie po śmigłowcu pójdziemy sobie do Mount Everest, do Nepalu, później Gizę. Dzisiaj chyba się skupimy właśnie na zawartości podstawowej i sobie tutaj polatamy troszeczkę, zobaczymy jak ten świat wygląda. No i właśnie, mam czapeczkę na głowie, a na czapce mam trackera. Dzisiaj będziemy sobie latać z trackerem i będziemy podziwiać okolice, kręcąc głową na boki, co fajnie działa. I powiem wam szczerze, że no jak już zdobędę VR-a, wirtualną rzeczywistość, to będzie coś naprawdę fenomenalnego, bo to już jest fajny efekt, a co dopiero, kiedy ma się to przed samymi oczami, to naprawdę będzie niesamowite. Także, no nie przedłużając już dłużej, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawić, co i ja. Także śmigłowiec Nowy Jork, USA. W tym locie wprowadzającym do śmigłowca wykonasz podstawowe manewry śmigłowcem jakimś tam i znamy jego jedną, ojej, znanym jego jako jedna z najlepszych maszyn do szkolenia. Mimo iż wiropłaty i stałopłaty ostatecznie latają na podstawie tych samych podstawowych zasad, mechanika ich działania jest bardzo różna. Śmigłowiec wykorzystuje trzy podstawowe elementy sterujące. Właśnie to jest ten problem w śmigłowcach, co niektórym sprawia to problemy. No ale to jeszcze do tego jeszcze dojdziemy. Dźwignię skoku ogólnego, która zwiększa i zmniejsza ogólny ciąg układu, to wiemy, wirnika, dobra. Dźwignię skoku okresowego, która kolejno zmienia ustawienia składowych ciągu układu wirnika i służy do kontroli pochylenia i przechylenia. Pedały wirnika ogonowego, które sterują odchyleniem helikoptera. No właśnie, to jest ten cały problem. Najgorsze właśnie są te pedały wirnika ogonowego. One najwięcej sprawiają problemu z tego względu, że helikopter zaczyna się nagle kręcić albo w jedną stronę, albo w drugą stronę i ciężko go ustabilizować. A dodatkowo oprócz tego, nie dość, że on się nam będzie kręcił dookoła, to jeszcze musimy go utrzymać w pozycji do przodu lub do tyłu. I dodatkowo jeszcze musimy dać mu ciąg albo do góry, albo w dół, bo w przeciwnym razie no się rozbijemy, albo nam go przekręci do tyłu, albo nam go w ogóle, on opadnie i się gdzieś tam rozbijemy. Albo w ogóle nam się, sami zobaczycie. Znaczy mi raczej to nie grozi, bo ja już latałem śmigłowcami i troszeczkę tam je opanowałem, aczkolwiek nie jest wykluczone, że również się rozbije. Także no wszystko przed nami. No i tu jest cała instrukcja, jak to tam mniej więcej zrobić. Także no to już sobie pominiemy i lecimy. Lecimy, zobaczymy jak to tam wygląda. A wygląda naprawdę fajnie. Nowy Jork akurat jest bardzo, bardzo dobrze rozbudowanym miastem, bardzo dobrze odwzorowanym miastem. Jednak mimo to wraz ta grafika wygląda, sami zobaczycie jak, i nie ma co się zrażać, bo jednak tą grę oglądamy głównie z góry, a to z góry ona ma robić efekt, a nie z dołu. Więc no, tu macie pierwszy efekt tego, jak to zostało odwzorowane. W tym mieście, no to miasto jest na tyle duże, że nie sposób tak na już odwzorować wszystko. Widzimy właśnie jak samochody jeżdżą, lewitują wręcz. Ale to niestety, no gra nie jest stworzona po to, żeby podróżować po ziemi, lecz nad ziemią. I właśnie z góry ma robić ten największy efekt. I uwierzcie mi, że robi w ogóle objętość tego miasta, ale do tego za moment. Teraz tak, wejdźmy sobie jeszcze w ustawienia, bo ja nie chcę mieć tych tutaj linijek. O właśnie, widzicie co się teraz dzieje, bo nie zmieniłem sobie ustawień. Już mi zaczął się sam wznosić i się musimy rozbić.
Tak. W ogóle najgorsze w tym wszystkim to jest lądowanie w tym helikopterze, w śmigłowcu. I to jest najgorsze. To jest największy ból lądowanie, bo jeszcze jak wystartowanie i utrzymanie i latanie sobie nie jest takim problemem, to samo wylądowanie samo w sobie jest naprawdę upierdliwe i trudne. Dobra, a więc zrobiliśmy to. Dobra, widzicie? Ogólnie te linie to wskazują, w jaki sposób powietrze działa, w jaki sposób ruch powietrza jest odwzorowywany przez to, jak te wirniki działają, czy szybko, czy wolno. I sami zobaczcie, teraz mam przepustnicę maksymalnie w dół, czyli jest ciąg, można powiedzieć, że wsteczny, czyli powietrze jest tak jakby troszeczkę nawet zasysane od dołu do góry. Żeby, no może nie wiem, może to źle wam tłumaczył, ale chodzi o to, żeby ten samolot, helikopter zaczął opadać w dół. A w tym momencie zrobimy tak, żeby powietrze było mocniej zasysane od góry do dołu, aby właśnie sam helikopter się zaczął wznosić. Patrzcie, jak się zmieniają te linie. Widzicie? I zaraz zaczniemy się wznosić. O, już się trochę oderwaliśmy, ale dobra, zaprzestańmy tego. Ja chcę wyłączyć te linie właśnie, żeby ich nie było. Nie pamiętam tylko, gdzie to było. Czy to było w pogodzie? Nie, tak. Pokaż w 3D. Właśnie ja tego nie chcę. Aha, nie mogę tego wyłączyć tutaj. Aj, no to szkoda, bo to jednak będzie troszeczkę nam psuło to wszystko, całe wrażenia. No ale mówi się trudno. Zobaczcie, ładnie to wszystko działa. Kamera ze środka. No i zaczynamy lecieć w takim razie. Powoli będziemy się odrywać od ziemi. Jeszcze. Czy ja muszę sobie wyzerować kamerę? Tak, delikatnie musiałem, ale to dobra. No, już mną obraca. Także no, o właśnie, i do tyłu. Proszę bardzo. O, jak nas znosi. O, no widzicie? Nie jest to wcale takie hop-siup, jakby się wydawało. No i delikatnie unosimy się już w powietrzu. Jest śmigłowiec ustabilizowany, można powiedzieć. No jak to w lotach zapoznawczych, muzyczka się włącza. I będziemy teraz latać z muzyczką i podziwiać okolice. Także wznosimy się. Musimy cały czas panować nad nim. No niestety, te zielone kreski będą niestety z nami. Z tego względu, że no nie mogę ich wyłączyć. A szkoda. Bo w poprzednim locie zapoznawczym mogłem to zrobić bez żadnego problemu. Dobra, mamy tam statuę wolności, więc sobie podlecimy do statuły wolności i zobaczymy, jak ona wygląda. I ogólnie jest wyciszony też dźwięk śmigłowca, żeby lepiej było słuchać muzykę. To jest trochę w sumie słabe. Wolałbym słyszeć dźwięk samolotu, jak tej muzyki. No ale nic. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Może nie jakoś perfekcyjnie, bo nadal jesteśmy nisko. I lecimy sobie. To właśnie jakieś punkty za 6 mil. Mamy na przykład Newark. Liberty, nie wiem co to jest. No właśnie, podobno Statua Wolności jest bardzo dobrze odwzorowana. Ciekawe, czy to prawda. Chyba, że ja jeszcze tego nie pobrałem i to nie wiem. Ale chyba jednak tak. Proszę bardzo. No ładnie, ładnie odwzorowana Statua Wolności. Ojojojojoj. Obrócimy się. Dobra.
Ile przy niej podryfujemy. No, niech ta kamera też się nam obróci. Kurde. Ładnie, ładnie wygląda. Aja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 j
Za mały ciąg był. I dlatego się stało, jak się stało. Ale udało się, uratowałem. Nie zginęliśmy. Dobra, no i mamy statuę wolności. Dobra, tam mamy jakiś kolejny punkt, bardzo blisko, pół mili. Więc lecimy w tamtą stronę. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu jest mniej kresek, mniej tych linii, także tu będziemy się skupiać na tym właśnie widoku z wewnątrz kabiny. Też proszę bardzo, jakaś wyspa odwzorowana. Tu był ten znacznik. O! Ellis Island. Cokolwiek to jest. Jakiś kompleks budynków, do którego można tylko i wyłącznie... Patrzcie, tam są samochody. Czy to widzieliście? Ajajajaj, chwileczkę. O, dobra. Tam były samochody. Na takiej małej wyspie samochody. I to ile tych samochodów tam było? Po co? Po co, na co to komu? Swoją drogą, bardzo ładna okolica. Można by było tutaj kiedyś awionetką przylecieć. I pewnie tak kiedyś też się zrobi. Polatamy sprawniej awionetką w tych okolicach. Bo jednak przestrzeń jest naprawdę ogromna. Ja wam się wzniosę i pokażę, jak w ogóle wygląda. Jaka to jest rozpiętość. To jest po prostu niesamowite. Jak ktoś pracuje na jednym końcu miasta i musi dojechać na drugi koniec miasta. Ja współczuję. Zobaczcie, jaki to jest ogrom. I tam ludzie godzinami stoją w korkach. Delikatnie będziemy obracać w międzyczasie, żeby tak ogarnąć tą panoramę. Proszę bardzo, ile tego tutaj jest? To już jest chyba mój maks wysokości. Takie odnoszę wrażenie, bo po instrukcji... A nie, jeszcze się wznoszę, widzę. Dobra. Powoli, ale się wznoszę. Cały czas. Most brukliński. Patrzcie, jaki to jest ogrom. To jest niesamowite. Betonowy las. O, One World Trade Center. No właśnie, to tutaj ta tragedia była. Niestety. Empire State Building. Teraz się obrócimy w tą stronę. Dużą kontrę musiałem dawać. Madison Square Garden. Dobra, zmniejszamy ciąg i już zaczynamy opadanie. Polecimy sobie gdzieś tutaj w okolice właśnie One World Trade Center. Nawet jeszcze bardziej zmniejszymy ciąg. Już ładnie, szybko opadamy. Jeszcze bardziej zmniejszamy i już całkiem opadamy, jak kamień, można powiedzieć. Tu mamy ten One World Trade Center. I zwiększamy ciąg. O, to jest ten budynek. O, tu zaraz. O, ten.
To jest właśnie ten budynek. One World Trade Center. I tutaj w tej dziurze, co teraz tak centralnie jestem sterowany, skierowany, to stały te dwa wieżowce. Właśnie pode mną. O, możesz opuścić. Tak, tak, wiem, że mogę opuścić, ale jeszcze się nie nalatałem. Jeszcze chwilę tu spędzimy. Lecimy sobie jeszcze tam. Tamto miejsce. No ogólnie jeszcze ten cały algorytm, z którego oni korzystają, nie ogarnął, że w mieście no nie ma aż takiego zalesienia. I z góry te ulice wyglądają, jakby były po apokalipsie jakiejś, gdzie ludzie już nie mieszkają tutaj x czasu. I zobaczcie, są zarośnięte, jakby natura już przejęła miasto. Coś na zasadzie jestem legendą. Nie wiem, czy jak ktoś oglądał, no to tam ładnie było to pokazane, albo The Last of Us choćby nawet. Tam też dobrze to było pokazane. The Last of Us i ja jestem legendą. Jak natura przejmuje Stany Zjednoczone. Zobaczcie. Kto to widział takie drzewa w mieście? Oczywiście, no nie ukrywam, chciałbym. Ale wyobraźcie sobie, że tak możecie sobie naprawdę wynająć helikopter i przelecieć nad Nowym Jorkiem. Może nie na tej wysokości, co prawda, ale możecie. Na pewno nie na tej wysokości, nawet tak bym powiedział. Na pewno nie na tej wysokości. Bo to by było za nisko. Tu gdzieś był ten budynek, do którego zmierzałem, nie pamiętam, jakąś Empire State Building. O, ten budynek mnie interesował, dlatego tutaj podleciałem. Ale tu ładnie możemy teraz też widzieć, jakie to jest zagęszcze. Kurde, jak to. Weź tu mieszkaj. I cholery. Nie, w środku lepiej to wygląda. No to jest chyba Empire State Building, ten no to budynek. Ale to chyba, nie dam sobie ręki uciąć. MetLife. Na niektórych budynkach to śmiało można by było wylądować. Ale naprawdę lądowanie jest tutaj upiorne, jeśli chodzi o to. Można by było zaryzykować kiedyś. Tu w ogóle mi się podobają w Ameryce te ulice, zobaczcie, one są po prostu proste ulice. I masa oczywiście skrzyżowań po drodze. Ale to w jaki sposób te skrzyżowania są zrobione, to jest po prostu nie majstersztyk, bo to są słabe skrzyżowania, przez to mają duże korki. I przez to, że są takie gęste te skrzyżowania, no ale zobaczcie, jak w mordę strzelił. Stoisz na końcu ulicy i widzisz coś tam na końcu i widzisz na końcu tej ulicy coś tam, nie? I to się ciągnie kilometrami. To mi się podoba. To jest chyba Central Park. No żeby przelecieć całe to miasto i tak fajnie je pozwiedzać, to przypuszczam dobra godzina, jak nie dwie, albo i trzy. Żeby tak polatać, popodziwiać.
Równo jak w mordy strzeli budynki. Poustawiane. LaGuardia, to chyba tam lotnisko jest, LaGuardia. Ale nie wiem, nie dam sobie ręki za to uciąć w żaden sposób. Możemy tam podlecieć, zobaczymy, jeśli jest lotnisko, to sobie wylądujemy, a przynajmniej spróbuję wylądować. Zobaczymy, naprawdę jestem bardzo ciekaw. Oj, się ścina. Może do załadowania tekstur. Jestem ciekaw, czy uda się wylądować. No i tak jak tutaj, są mosty nad wodą. Ale pod tymi mostami nie jesteśmy w stanie przelecieć, bo one nie zostały wygenerowane w taki sposób, jak powinny. Są ściany pod spodem porobione, więc nie możemy sobie zrobić żadnych przelotów pod mostem. Szkoda. Swoją drogą kiedyś na Hel możemy... O, patrzcie, w wodzie świecą się światełka. Także tak, to jest lotnisko. Swoją drogą, na Hel trzeba będzie kiedyś podlecieć i tam przez Hel się nad Helem przelecieć helikopterem. To będzie dość przyjemne latanie. No się leci jednak dość wolno, raptem ile tu mamy prędkość? 100 węzłów. Także, dobra, zaczniemy się zniżać. Idzie jaś tutaj na skraju. Sobie wylądujemy. Chyba jakiś most miał być. Ale tak średnio wyszedł. Dobra, zobaczymy teraz, co to z tego wyjdzie. Lądowania. Dobra. Oj. No, trzeba to jakoś ustabilizować teraz. Swoją drogą ląduję chyba dopiero drugi raz śmigłowcem. Także... Aja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 j
I się rozbiłem. A wydawałoby się, że delikatnie, delikatnie to robię. No ale cóż, bywa i tak. Dobra, złapiemy sobie teraz Mount Everest i przelecimy się nad Nepalem. Zobaczymy, jak to wygląda. Nepal, Nepal, przecież Nepale już. Ja podłączyłem, jeśli słyszeliście ten dźwięk, to podłączyłem sobie tablet, żeby mi nie padł. Dajcie mi momencik, pójdę po wodziankę i niedługo wracam. No i dobra, ja już jestem. Wodzianka przyniesiona. No i teraz zobaczmy, o co tu chodzi. Mount Everest, najwyższy szczyt naszej planety. Wznosi się na wysokości 8848 metrów nad poziomem morza i należy do najbardziej zachwycających tworów natury. Otoczenie Everestu na granicy Nepalu i Chin w głębi górskiego pasma Himalajów.
To amfiteatr pełen ostrych grani i szczytów stromych ścian, lodu i skał, w którym warunki pogodowe zmieniają się jak w kalejdoskopie. To także miejsce przesiąknięte historią ekstremalnej eksploracji. W ogóle swoją drogą, jak ktoś chciałby poczytać książki, to jest masa książek, które opowiadają właśnie o tym, jak się wspina na takie szczyty. No i tam w tych historiach są tragedie opisane, bo po drodze jest nawet, chyba nawet jest w internecie gdzieś strona, na której można znaleźć informację, na którym metrze, może nie aż tak dokładnie, ale gdzie mniej więcej są ciała wspinaczy. I możecie zobaczyć, ile ich tam jest. To jest po prostu zatrzęsienie, ile tam leży ludzkich ciał. I one się nie rozkładają, no bo w tej temperaturze, no sorry bardzo, winę tu, ale to tak nie działa. I te ciała tam cały czas leżą. Te rzeczy tam leżą. Te góry właśnie, na które ludzie się wspinają, a które są mocno ciężko właśnie, ciężkie są do zdobycia, tam jest masa śmieci. To jest po prostu coś przerażającego. Bo wszyscy cały czas tam lezą, giną, no i nie ma kto po to pójść. No bo niby jak i czym. No także tak to. Lot nad tą wzniosłą krainą jest doświadczeniem czystej radości i czaru. No może lot tak. Z kokpitu można prześledzić ścieżki i obozy pierwszych zdobywców, wierzchołka świata, a także badać szczegóły skalnych żeber i żelebów, lodowców z ich szczelinami i serakami, potoków i pól głazów. W tej wyjątkowej okolicy czeka na ciebie mnóstwo interesujących miejsc, znanych i nieznanych. Niezależnie od trasy lotu, każda podróż po tej krainie czarów będzie inna od poprzednich. To na pewno. Dobra. Warunki lotu jakieś takie pochmurne. Coś? Dobra, weźmy, zobaczmy. To będzie trochę szybszy lot niż śmigłowcem. Dobra, wejdźmy do środeczka. Ja nie słyszę silników i ja nie wiem, czy ja lecę, czy ja nie lecę. Na razie wiem, że opadam. Nie wiem, czy ja mam... Nie, chyba jest wszystko w porządku. Nic nie słychać z tych silników, ale widać, działają, okej. Okej, dobra, nieważne. W każdym razie można sobie o, teraz było słychać, tak jak przykręciłem głowę. Słyszę. Dobra, lecimy, zwiedzamy. Obserwujemy. O, główna baza na Mount Everest. Tuż pod nami. O, to przelecimy się właśnie... O, to tą ścieżką się przelecimy w takim razie. Tu była główna baza. Tutaj mamy... Baza pierwsza na Mount Everest. Dajcie spokój, tam z butlami tlenowymi się wpinają. Porzucają je po drodze. Baza druga na Mount Everest. Tych butli później nie ma kto znieść, no bo niby jak i czym. Każdy już jest wyczerpany. Tych śmieci nikt nie znosi później na dół. Cało naprzód. Była baza druga. Tam mamy bazę trzecią. Tutaj mamy Hillary Peak. Tam mamy El Ochotce jakieś. Baza czwarta. I tam mamy Mount Everest, a my się zaraz rozbijemy. Dobra, my sobie polecimy w bok. Ja wiem, nie powinienem tak gwałtownie, ale to nam zabroni. Dajcie spokój się wspinać. Ogólnie góry ja uwielbiam, ale nie wspiąłbym się. Za cholerę. Tutaj.
Port lotniczy. Yang coś tam. Lecąc w takim samolocie, to cały guzik widać. Jaż szkoda. Mount Everest. Próbujemy przelecieć nad Mount Everestem, także musimy się wznieść do góry. Co sobie pokrążymy trochę nad tą górą. Tam chyba mamy bazę pierwszą, czy główną, już nie pamiętam. Tą startową. Piękna okolica. O, już jesteśmy prawie na dobrej wysokości. Tak, to jest Mount Everest. Już jesteśmy nad nim. Już będziemy nad nim przelatywać. Zdobyliśmy Mount Everest, można powiedzieć. Proszę bardzo. I szczytujemy. Dajcie spokój. Przepięknie to wygląda. No być na szczycie świata. Jezusiu Maryjo, patrzcie, co się wydarzyło. Ktoś, tak, ktoś to teraz opanuje? Ja pierdziu. Jak to zrobić teraz? I co ja mam teraz z tym zrobić? Ale maniana. Ale maniana. Dupa, już się rozbijemy. Przeciągnąłem dziada. Dobra, skończyliśmy swoją podróż. No to było ciekawe, jak go przeciągnąłem. Nieźle. Dobra, no to teraz lecimy sobie do Gizy. Gizy w Egipcie. W pół godziny. Mamy już za sobą Nowy Jork, Nepal. Teraz do Egiptu. Patrzmy na Gizę. Jak będziemy awionetką, bo chcę z tą sobie latać. Giza, drugie co do wielkości miasto w Egipcie, liczące 8,8 miliona mieszkańców, leży na zachodnim brzegu Nilu, niedaleko Kairu. Słynie na całym świecie ze starożytnych tajemniczych piramid oraz innych wspaniałych zabytków, które fenomenalnie prezentują się z lotu ptaka. Oglądanie okolic Gizy z powietrza to niezapomniane przeżycie. Historii towarzyszy tu nowoczesność, tłem dla miejskiej dżungli są jedne z największych zachowanych skarbów ludzkości. Na pilota czeka tu cały ogrom fascynujących miejsc, zapraszających, by podążać za nimi w trakcie każdego lotu.
Dobra, lecimy. Zresztą też to nie będzie zbyt szybki lot. Właśnie, ostatnio widziałem zdjęcie, że wszyscy właśnie pokazują te piramidy od tej strony, że no jest pusto, pusto jest dookoła i tylko same piramidy, a tak się naprawdę okazuje, że te piramidy są, można powiedzieć, że w samym centrum miasta. Raptem no tylko, no może nie tylko, ale no tutaj nie ma żadnych zabudowań, ale dookoła można powiedzieć, że no są, tak? Z trzech stron zabudowania są, a tylko właśnie z tej jednej nie ma. No tak, no to macie. Wszędzie są zabudowania. No i piramidy. Ja zawsze myślałem, jak widziałem te wszystkie zdjęcia z Egiptu, tych piramid, to właśnie myślałem, że one są na kompletnym odludziu. Że to trzeba naprawdę daleko od miasta gdzieś jechać, że te piramidy są tam gdzieś usytuowane w dziczy, a tak naprawdę, no to te piramidy są, tam widzicie, można powiedzieć, że prawie w centrum miasta. No i Sfinksa mamy zaraz obok, bo tutaj to zamiast Cessną, to fajnie jakby dali nam helikopter do latania. Gdyby się tak człowiek zatrzymał przy Sfinksie, by sobie Sfinksa obadał. Całe szczęście Cessna jest bardzo zwrotnym samolocikiem. To przyjemnie tym się lata. Uwierzcie mi, że na pewno nigdy by wam nie pozwolił tak przelatywać blisko tych piramid. Gdzie prawie skrzydłem zahaczamy o piramidę. Tutaj te trzy małe piramidki. Tam też trzy małe. Przynajmniej jedna się zachowała. Dobra, polecimy sobie teraz nad miasto, zobaczymy co tam w mieście słychać. Pięknie światło pada. Dobra, trochę się wzniesiemy, żeby to ładnie wyglądało. Jednak miasta i ogólnie okolice wyglądają o wiele, wiele lepiej dopiero z pewnej odległości. Dobra,
1000 feet już mamy. Jak wejdziemy sobie na 2000 i tego będziemy się trzymać swoją drogą. Tutaj są instrumenty, ale za cholerę nie wiem, jak się nimi posługiwać jeszcze. Ja nie próbowałem, nie testowałem. Na Cessna troszeczkę już polatałem sobie. No już z takiej wysokości miasto dobrze wygląda. A za nami zachód. Też miasto nie małe. Tylko z niską zabudową. Dobra, raczej w tym locie zapoznawczym nie chodziło o miasto. Aczkolwiek no też robi wrażenie. Zawrócimy. Patrzymy jeszcze raz na piramidy w Gizie. Przy zachodzie słońca. Rewer, siema, siema, witam cię serdecznie. Odlecimy, jeszcze raz się przelecimy wokół nich, gdzieś tam między nimi. I zobaczymy następne miejsce jakieś w lotach zapoznawczych. Dobra, najpierw do Sfinksa podlecimy, zaatakujemy Sfinksa, a później oblecimy piramidę dookoła.
No i dobra. Ale jeśli chodzi o Egipt, piramidy, zobaczmy, jakie jest następne miejsce. Zobaczmy, jakie mamy następne miejsce w lotach zapoznawczych. Czyli tak, już był Nepal, Nowy Jork, Włochy już kiedyś były, teraz był Egipt, Giza, no to Bora Bora, Polinezja Francuska. Tam teraz się wybierzemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko. Bora Bora to grupa wysp Polinezji Francuskiej na południowym Pacyfiku, na północny zachód od wyspy Tahiti. Znane na całym świecie egzotyczne, oszałamiająco piękne miejsce. Główna wyspa Bora Bora z białymi, piaszczystymi plażami wśród turkusowych wód i raf koralowych jest postrzępioną pozostałością dawnego wulkanu, którego resztki górują nad rozciągającą się w dole zielenią bujnej tropikalnej roślinności. Podziwiaj te bajkowe krajobrazy z powietrza, patrząc w dół na fantastyczną mozaikę brzegów, wód i lądów. Bez względu na to, czy wybierzesz lot koszący też tuż nad grzywami fal, przeloty nad wyżynami do samotnych klifów, czy inną przygodę. Lotnicza wyprawa na Bora Bora będzie niezapomnianym przeżyciem. No dobra, teraz widzę, że będziemy mogli nawet na wodzie wylądować. Jeszcze nie latałem tą Cessną z płozami. Także nawet spróbujemy wylądować sobie na wodzie. Zobaczymy, jak to wygląda. Drogo, już to ładnie wygląda. No tutaj polatamy troszeczkę dłużej, bo chciałbym chyba tutaj sobie wzdłuż przelecieć. Popatrzeć na to wszystko, jak to wygląda. No zaraz się wszystko okaże. No tutaj właśnie... Ja wam palcem teraz pokazuję na monitorze, a wy tego nie widzicie, bo myszki nie mam. No, popłatałbym. Szkoda, że z lądu nie startuję, tylko z powietrza, no ale to nic. O, akurat fajnie, tu sobie startujemy już. Motumute. Dobra, polecimy sobie w lewą stronę i w lewą stronę będziemy sobie lecieć, tak jak wskazówki zegara idą. No, nawet jest mały port lotniczy. Najpierw sobie przelecimy wokół wyspy, a później będziemy zwiedzać wnętrze. O, tu nawet ładnie można na headingu sobie lecieć, można wszystko poustawiać, nawet autopilota wrzucić. Wytrzymał nam wysokość i wszystko, żebyśmy mogli sobie podziwiać. Spoko, bardzo przyjemnie, ale nie musimy. To są na tyle proste loty, że bez żadnego problemu wszystko sobie opanujemy, możemy podziwiać. No tyle dobrze teraz jest, że rękę mam cały czas na joysticku, a głową kręcę i podziwiam świat. Także no to jest naprawdę coś pięknego, coś wspaniałego. To nawet coś jakby płynęło, ale to raczej jest takie zdjęcie zrobione, nic poza tym.
Swoją drogą, zlecimy w dół, zanurkujemy sobie. Szkoda, że to jest tylko płaska makieta, nic więcej. A nie domki 3D. Szkoda, szkoda. Już utonęły te domki. Ale chciałem właśnie zobaczyć, czy woda jest też makietą tutaj. Czy woda jest wodą. Ale woda jest wodą, całe szczęście. Tylko te domki są płaskie, niestety. A szkoda, bo jednak no, jak robią takie loty zapoznawcze, to miło byłoby jakby no, postarali się, tak? I odwzorowali dość, dość ładnie, zgrabnie to wszystko. Obetrzemy się o wodę, zobaczymy co się wydarzy. Orzeł, ja widzę, że napisałeś, poczekaj chwileczkę, zaraz. O, no dawaj, dawaj, jeszcze ciutę. I patrzcie, jest, dotknąłem wody. Tak, i się odbiliśmy od wody, pięknie. Fajne to Dekru 2, no kurde, panie, majestatyczne. Właśnie się wzniosłem nad wyspę w Dekru Motorfest. Także tak wyglądają, tak wygląda cała wyspa w Motorfest. Podziwiajcie, podziwiajcie. I ja, tylko ja mam do tego dostęp, nikt więcej nie ma dostępu do Dekru Motorfest, żeby wam teraz pokazać, jak wygląda lot nad całą wyspą. Nie widzu, nie mam. Nie mam, nie mam. Mam tylko peceta i Nintendo Switch. Kiedyś miałem PS4. Na obecną chwilę nawet nie zamierzam kupować, wiesz? Jak już bym kupował, to na pewno nic z tego, co napisałeś. Bym kupował najprędzej Xboxa któregoś. Dobra, teraz się przelecimy w głąb wyspy. Zobaczymy, jak ona tam sobie wygląda. Pozwiedzamy sobie wyspę. Jest dość wysoka góra. Także zobaczymy, jak to wygląda ze środeczka. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał film Déjà Vu. To ta muzyka, która teraz leci w tle, ona mocno mi pasuje do tej tragedii, która się wydarzyła na samym początku w tym filmie. Jest taka fajna, no fajna, taka relaksująca, można powiedzieć, ale no ma w sobie taki niepokój, przynajmniej w moim odczuciu. Kojarzy mi się właśnie z tragedią. W tym filmie podobna muzyka leciała podczas tej tragedii, co tam się wydarzyło na samym początku. Poza tym zachęcam do obejrzenia Déjà Vu. Bardzo ciekawy film. Ja go już oglądałem chyba ze 3 albo i 4 razy, nie pamiętam. 3 to na pewno. I za każdym razem naprawdę dobrze mi się go oglądało. Dobra. Dobra, ja za momencik wracam. Was zostawiam z tymi widokami.
Dobra, wróciłem już. I możemy tu się przelecieć od drugiej strony góry. Wiesz co? To zależy. To zależy, co chcesz tutaj rozrobić. Na obecną chwilę jest coś takiego jak loty zapoznawcze. I w tych lotach zapoznawczych masz konkretne miejsca, jakieś ładne na ziemi, które warto po prostu odwiedzić. I oni nakierowują ciebie na te miejsca. I w tym momencie właśnie zwiedzam takie miejsca. I teraz akurat no, jestem na Bora Bora, na wyspach Bora Bora, wyspie w sumie. I sobie właśnie to zwiedzamy miejsce i za chwilę przeskoczymy zupełnie gdzieś indziej. Ale oczywiście istnieje możliwość przelotu osobowymi, dużymi samolotami, gdzie przewozisz sobie pasażerów i tankujesz się, ładujesz tych pasażerów i lecisz sobie z miejsca do miejsca B. Musisz wystartować, wylądować, żeby się nie rozbić. No i takie tam, nie? No tutaj nie masz żadnej ekonomii, nie masz nic do kupowania, także no to jest symulator, tak żeby po prostu czerpać z tego radość, z tych widoków, z tego co tutaj w ogóle widzisz. No i oczywiście radość z tego, że jesteś w stanie wystartować z samolotem bądź helikopterem i wylądować, bo jednak to też nie jest takie hop-siup. Więc no, z tego też się czerpię satysfakcję. Ja w to gram, korzystam z tego symulatora głównie dlatego, żeby relaksować się, bo jednak te widoki rekompensują naprawdę wiele. A czasami nie jesteś w stanie nawet się dowiedzieć, jaką pogodę będziesz miał gdzieś tam w okolicy, gdzie akurat lecisz, więc no, możesz być zaskoczony. No i właśnie tutaj masz na przykład loty zapoznawcze, szkolenia lotnicze, zawody w lądowaniu. I tutaj masz akurat tylko i wyłącznie lądowania. Masz jakiś samolot X, który tam sobie gra, ma akurat wygenerowany do danego lotu. I tu masz na przykład jakieś masz zawody, tak? Na Bornholm, w Sztokholmie, w Japonii, w USA. I masz tu, widzisz jakimi samolotami i tymi samolotami musisz wylądować. I to są różne pory dnia, różne warunki pogodowe. Może by to być wiecznie, może by to być bezwiecznie, może to być bardzo krótkie lotnisko, gdzie naprawdę musisz ładnie usiąść dość wcześnie, żeby zacząć hamować i wyhamować, tak? Żeby się nie znaleźć gdzieś tam w lesie. No i żeby się nie uszkodzić. Ciekawe, czy kiedyś będzie podobna gra, tyle że... samochodami pewnie jest to do zrobienia. Wiesz co, jest to do zrobienia, bo tak naprawdę tu już mamy gotową mapę, ja to już nieraz mówiłem. Tu jest już gotowa mapa całego świata i to jest po prostu coś niesamowitego. Masz już gotową mapę, to jest do zrobienia. Tylko tyle, że zamiast samolotów wygenerować te drogi, aby były to drogi naprawdę, wiesz, ładne w miarę, a przynajmniej żeby miało dobrą kolizję, bo tu już nie chodzi o to, a tu już noc, ale tu mamy dzień. Tu już nie chodzi nawet o to, żebyśmy mieli bardzo ładną grafikę, tak? Żeby te miasta były jakoś pięknie odwzorowane. Myślałem, że tu będzie miasto, a tu nie ma miasta. Nie chodzi już o to, żeby te miasta były bardzo pięknie odwzorowane, tak? Żeby ta grafika aż kuła w oczy z piękności. Tylko chodzi o sam fakt, żeby była możliwość jeżdżenia, tak? No i weź, sobie robisz taką mapkę, i generujesz sobie, nie wiem, w tym miejscu na przykład. Tak, to jest miasto? Nie, to jest obrzeże miasta jakiegoś. No, ale widzisz, no masz tu ulicę, masz tu wszystko. Tak naprawdę. To teraz, żeby to była kolizja, znaki poustawiać i masz jeżdżenia, a jeżdżenia. To naprawdę było coś niesamowitego. Grałeś w to raz, zrobiłeś podobny numer. Aha, i koniec. No, bywa i tak, no. A, wleciałeś też w swój dom. No i brawo, no co ci mogę powiedzieć. Dobra, lecimy dalej z tym tematem, loty zapoznawcze. Więc tak, byliśmy już dzisiaj w Nowym Jorku, w Nepalu, w Egipcie, na Bora Bora i teraz do Nepalu.
Neapolu, Boże, do Neapolu. Tu był Nepal, tu jest Neapol, Włochy. Teraz sobie pozwiedzamy Włochy, później znowu. Nie, już do Nowego Jorku sobie nie polecimy, z tego względu, że już byliśmy w Nowym Jorku. Zwiedziliśmy akurat to miejsce, więc sobie odpuścimy. Polataliśmy dość dużo po Nowym Jorku, więc sobie odpuścimy. I Rio de Janeiro, jeszcze Brazylia. Czyli jeszcze dwa miejsca na dzisiaj sobie zostawimy, a kiedyś tam wlecimy sobie na aktualizację świata i polatamy sobie właśnie po reszcie tych właśnie miejsc i pozwiedzamy sobie. Ludzie mieli dużo radości ścigać się po ulicach swojej wsi. No kurde, wiesz co, to już nawet nie tyle co po swojej wsi, ale ogólnie. Wiesz, świat jeden do jednego, byśmy nie byli w stanie zwiedzić całego świata, ale sama możliwość podróżowania i jazdy, to już by było coś. To już by było naprawdę coś. Jakby ktoś wymyślił algorytm, który naprawdę dobrze sczytuje wysokości miejsc, wysokości tych ulic i w miarę fajnie by to było wygenerowane, nawet żeby to nie miało żadnych lasów, nie miało domów, moderzy by się tym załatwili, tak? Moderzy by się tym zajęli. Niech jedna osoba się zajmie nawet jednym miastem, tak? Zobacz, ile jest możliwości, ile jest moderów w ogóle. I ktoś na pewno by coś wykombinował, że za pomocą pstryknięcia by było wygenerowane, tak? Nawet randomowo, bo już nie musi być wygenerowane toczka w toczkę, te same budynki. Ale nawet pozaznaczać, że w tym miejscu jest jakieś miasto, w tym miasto, w tym miasto i żeby automatycznie coś tam się wygenerowało. Kurde, i masz jazdy, jazdy, że ja pierdziu. Dobra, nie przedłużając, Włochy, Neapol. Neapol, położony w południowych Włoszech nad brzegiem Morza Tyreńskiego, jest miastem o ogromnym bogactwie historycznym i kulturowym, będąc jednym z najstarszych stale zamieszkałych skupisk ludności na świecie, oferuje fascynujące spektrum pięknych i intrygujących zabytków, które najlepiej podziwiać z powietrza. To nadmorskie miasto położone jest na tle stożkowatej bryły Wezuwiusza, słynnego wulkanu znajdującego się około 16 km na południowy wschód od centrum miasta. Podziwiaj Neapol i jego okolice z kokpitu. Ciesząc się każdym spojrzeniem, możesz obserwować mozaikę nowej i starej architektury samego miasta lub rozkoszować się widokiem dzieł człowieka i natury, które łączą się harmonijnie w tym niezwykłym miejscu. No i też sobie polecimy na Wezuwiusz. Zobaczymy, jak on wygląda. Przelecimy się troszeczkę nad miastem, wzdłuż wybrzeża. Daj, znajdźki znajdź, no, bez kitu. Czy wymogi mocne ma ta gierka? To zależy, jaki chcesz mieć efekt. Bo ogólnie rzecz ujmując, nie ma dużych wymogów, ale na minimalne ustawienia graficzne. Ale jeśli chcesz wyciągnąć z tej gry wszystko, no to potrzebujesz 4080 albo 4090 i 13, tak? I 64 giga RAM-u. No i dysk twardy 1 terabajt na samą grę. No to wtedy wyciągniesz już wszystko z tej gry, myślę. Bo już wtedy i 4K... O, ej, czemu mi nie działa? Co tu się wydarzyło? Nie działa mi, czemu mi nie działa? Chwileczkę. Czemu mi... Coś mi się tu... Ach, coś się zawiesiło. Dobra, już działa. No. Nie straszcie. No i piękniej sobie lecimy. Wezów już jest chyba w tamtą stronę. 16 km to właśnie by było tam, gdzie teraz patrzę. No coś wspaniałego. Ja uwielbiam w tą grę grać. Znaczy, jak dla mnie to w sumie, no, nazywam to grą, ale to nie jest gra, no to jest symulacja. Ja uwielbiam to z tego właśnie względu, że ma przepiękne widoki. Nieraz jak się gdzieś tam wznoszę na te 30 tysięcy stóp, czy nawet lecąc jakimś czymś małym na jakąś krótką odległość i wzniosę się na te 4000 stóp, to już tak ładnie to wszystko widać, tak ładnie można to podziwiać.
Coś cudownego. A teraz jeszcze właśnie mam tą przyjemność, że z kokpitu mogę się rozglądać. Jednocześnie cały czas mieć rękę na joysticku. I to wygląda po prostu zacnie. Aj właśnie, dobra, to my teraz sobie zrobimy tak. Ustawimy sobie... Nawigacja nam nie jest potrzebna, ale autopilot nam się przyda. I ustawimy sobie... się wzniesiemy na ile? Wzniesiemy się na 4... Na 4? Czekaj. O. Wzniesiemy się na... 3500. O, czemu nie mogę? Wyłączona. O, włączona. No i dobra. 500 niech się wznosi. No i dobra, autopilot nam już będzie to trzymał. Wznosimy się na 3500 stóp. Heading sobie ustawimy jeszcze, żeby nam... Ej. Właśnie, bo teraz tak głową poruszam. Na górę Wezuwiusz. To jest gdzieś tam. Ajajaj. Na Wezuwiusza. No i dobra. Chyba powinno już działać. Chyba, że jeszcze nawigację muszę. Nawigacja. I co? I mi nie skręca. A, bo wyłączony jest heading. O. I teraz już będzie działał. Dobra. Nawigację można wyłączyć. Heading włączony. I już z automatu kierujemy się na górę. Jeszcze troszeczkę. Proszę bardzo. I już jesteśmy. I teraz my możemy się rozkoszować. Nic ja już nie muszę dotykać. My lecimy na Wezuwiusza, a będziemy się tylko i wyłącznie rozglądać. Możemy nawet wyjść na zewnątrz i popatrzymy sobie. Ej, co tu? Podwozie się nie chowa? Tak, tu się podwozie nie chowa. No okej. Okay. Też ładne, rozległe miasto. Z niską zabudową. Kiedyś was Wezuwiusz przykryje swoim popiołem. O, niezła linia kolejowa tutaj, dworzec. Samym... O, przy porcie zaraz, no. To ładnie. Dobra, widzę, że jeszcze trzeba się nakręcić na tego Wezuwiusza troszkę. Otóż tak, o. I teraz już lecimy prosto na Wezuwiusza. San Giorgio a Cremano. Ercolano. I te chmury same w sobie, jakie one są piękne.
Dobra, już przed sobą mamy Wezuwiusza. Można też troszeczkę ze środka się porozglądać. Zaraz trzeba będzie przejąć stery. Nawet już w sumie to zrobimy. Przelecimy się tutaj w dół. O, właśnie, już autopilot puścił. No i dobra, teraz nasza kolej. Przelecimy się tutaj. A później tuż nad samym kraterem. O proszę bardzo, jeszcze tu za samym Wezuwiuszem, zobaczcie, dalej jest miasto. Obłęd. Wszędzie zabudowania. Masakra. Ciekawe, czy na Wezuwiuszu dobre grzyby rosną. Jak tam grzybobranie. Się powspinał tymi ścieżkami jakimś samochodem. No i tuż nad samym kraterem. Pusto, sucho. Dobra, jeśli chodzi o to miejsce, uważam, że na razie nam wystarczy. I polecimy sobie zobaczyć coś innego. Weźmy sobie następne działanie. Lot zapoznawczy. No i zostało nam już tylko Rio de Janeiro, Brazylia. I po tym właśnie locie, tyle to już mamy. No dobra, zobaczymy, co będzie po tym locie. Rio de Janeiro, rozciągające się wzdłuż brazylijskiego wybrzeża Atlantyku na tle niesamowitej zielonej ściany gór, jest jednym z najbardziej spektakularnie położonych miast na świecie. Zwane przez mieszkańców cudownym miastem Rio, druga pod względem liczby ludności metropolia w Brazylii, licząca ponad 6,7 miliona mieszkańców, gościła niedawno Puchar Świata i Igrzyska Olimpijskie. Wyjątkowe piękno Rio i jego różnorodna oferta, tropikalny klimat i piękne plaże przyciągające turystów z całego świata. Nic jednak nie może się równać z doświadczeniem tego oszałamiającego miejsca z powietrza i podziwianiem go zarówno w dzień, jak i w nocy o różnych porach roku. I lecimy. Też jakieś małe gówienko. Co to jest? Extron Aviation. No dobra. Pewnie będzie zachód słońca, patrząc już na screena. No tu są piękne zachody słońca, piękne wschody słońca. Oj. Coś naprawdę cudownego. No i swoją drogą, gdzie jest ta figura tego Jezusa? O, tam jest, widzę już figurkę Jezusa. No. Się ugryzłem w język. Jedziemy, lecimy do jego mościa. No się wydaje takie, no niewielkie, tak? No jak na 7,6 miliona. Czy tam 6,7. No dobra, w każdym razie w milionach. A czekaj, bo tu za górą jest jeszcze. O, Jezus nam urósł. Się zrenderował na większego. Dobra. A gdzie muzyka? Muzykę nam wyłączyli. Dobra, Jezus. No i dobra, Jezusa mamy zaliczonego.
Okej, okay, no to a tam się jeszcze patrzcie, jak ciągnie. 6,7 miliona, tak? Tam było chyba w opisie. No to ładnie. No. Ci, co mieszkają o tutaj na górze, czy ogólnie na takich górach, to mają piękny widok później w nocy na panoramę miasta, jak to wszystko jest później oświetlone. Ja to uwielbiam coś takiego. Oj. Chmury delikatnie przysłaniają nam widoki nad Rio. Ciekawe, czy to jest po prostu wygenerowany taki widok, czy aktualnie taka jest pogoda, ale chyba to jest wygenerowany taki widok. Aktualnie chyba takiej pogody tam nie ma. Bo jednak, no tak, w sumie to jest scenariusz. To już w sumie sam sobie odpowiedziałem na pytanie. No i te chmury, słońce odbijające się w chmurach. No, coś pięknego. Coś pięknego. W Rio de Janeiro nie ma muzyczki. Wlecimy sobie w te chmury. Dobra, zawrócimy sobie jeszcze raz do Jezusa, podlecimy. Jezus z Rio de Janeiro. O, już kawałek drogi odlecieliśmy. Teraz trzeba go namierzyć. A co to? To taka linia, co to jest most? Jeśli tak, to bardzo ciekawy. Tak, patrzcie, kurde, niezłe, fajne. No, super, super.
Nie wiem, czy lecę teraz prosto na Jezusa, czy nie. Zgubiłem go. Chyba jest na... No, chyba tu naprzeciwko jest on. Nie wiem. Teraz. Nie, tam jest Jezus. Przynajmniej chyba. Nawet nie wiem. Zaraz się przekonamy, ale chyba tak. Dobra, Jezusak jestem. No, naprawdę ładnie to mają. Przynajmniej z lotu ptaka tak to wygląda. Dobra, moi mili, na tym byśmy zakończyli te loty zapoznawcze na dzisiaj. I tak sobie myślę, że jeszcze sobie gdzieś polecimy, ale to już będzie dłuższy przelot. Ostatnio wylądowałem gdzieś we Włoszech. Zaraz sobie zobaczę, przypomnę gdzie. I stamtąd sobie wylecimy. I gdzie polecimy? To też zależy. Zależy od tego, gdzie aktualnie będzie najbliższy lot z tego akurat miejsca w rzeczywistości. Bo tak sobie właśnie wymyśliłem. Także dobra, to kończymy. Włączymy sobie główne menu. I tak właśnie będzie. Teraz sobie włączymy. Ja sobie włączę w sumie. Zaraz wszystko sobie muszę ogarnąć. Muszę wejść sobie w przeglądarkę. Ja wam pokażę wszystko, jak to tu u mnie wygląda. Czy jestem w stanie wam udostępnić przeglądarkę? Chyba nie. Nie, chyba tak. Teraz zobaczymy, czy to pyknie. To obraz wam zabieram. I zobaczmy, czy to będzie teraz widoczne. No i dobra, tu już jestem na dispatch system. Nie, wy tego nie widzicie. Ok, to muszę to zrobić inaczej w takim układzie. To zabierzemy. A dam wam tutaj może coś. Dobra, niech będzie i tak. Dam wam mój pulpit. Proszę bardzo. Już teraz powinniście wszystko widzieć. I tu będziemy sobie generować. I tak, gdzieś tu było... Ostatnie moje view flight plan, nie. Mhm.
Gdzieś tu kiedyś było coś napisane. View, save, view, create new. Ja już teraz nie pamiętam, jak to się patrzyło. Cholipka. To create. No właśnie. Tylko że ja już go doleciałem i myślałem, że jestem w stanie zobaczyć ostatni mój lot. A tu się okazuje, że nie jestem w stanie zobaczyć swojego ostatniego lotu. To tak trochę lipa w takim razie. Nie, jestem w stanie, proszę bardzo. Lecieliśmy do Lirv z Brukseli. Do Lirv, a Lirv to nie pamiętam co to było. Lirv, dobra, to już w takim razie sobie wygenerujemy nowy. I tak, z... I tu będzie i ryfy. Lirv. No i teraz, co będziemy sobie brali? Co to w ogóle jest Lirv? Flight radar, radar. I teraz i ryfy. Lirv. Lirv to jest Rome. Leonardo da Vinci. Więc tu trzeba będzie. Proszę bardzo. I z Lirv najbliższy lot będziemy mieli tutaj do Bari, BRI. Także wpisujemy i zobaczymy. BRI. Tu sobie jak zwykle ustawimy w ten sposób. Samolot sobie wybierzemy A320. O, to jest krótki przelot, widzę. Ile on będzie trwał mniej więcej? Godzina 10. Tego co widzę, także spoko. Dobra, wybierzemy sobie fly by wire, jak to bywa. I tyle, tyle, więc generujemy go. Godzina 10, także teraz będziemy lecieć sobie do Bari z Rome. I tak też właśnie zrobimy. Plan już jest wygenerowany. W tym momencie sobie przejdziemy już do samej gry. Proszę bardzo. I teraz sobie wchodzimy i szukamy tego. Lirv, Rzym, proszę bardzo. I właśnie stąd będziemy wylatywać do Bari. No i proszę, proszę, proszę. Fly by wire jest ustawiony. Dobra. Teraz jakąś bramkę by się przydało wybrać. Może być nawet, no nie wiem, ta. My będziemy lecieć raczej w tą stronę. Dobra, to wybierzemy sobie tą bramkę. Najwyżej się jakoś tam przemieścimy. No i dobra. Wszystko jest wybrane. Fly by wire wybrany. Będziemy lecieć po nocy. No bo jednak już słoneczko zaszło. No przynajmniej zachodzi. Więc zaraz wszystko się okaże, jak to tam dokładnie wygląda. Spróbuję odpalić samolot. I zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Czy ja pamiętam co i jak. Ale raczej tak. Już wiele razy to robiłem, więc nie powinno być, raczej nie powinno być problemów. Oj, ciemnica. No to najgorzej teraz będzie ze światłami wszelkimi. To będzie. O kurwości, będzie problem ze światłami. Ja tu nic dosłownie nie widzę. Nic nie widzę. Masakra. Nie no, jest obłęd. Zaraz. Ojejuju, no jak oni się tu odnajdują, ci piloci? No jest w ogóle jakiś obłęd. Trymer. Klapy. Dobra, jak jest dźwignia hamulca, to już tam niedaleko było to światło, cholera. Tylko no najgorzej to tu będzie się ogarnąć. Dobra, zasilanie. Okej, okay, już jesteśmy w domu.
O nie, to potrzebne jest, dobra. Okej. Już jest blisko. Już jest blisko. Gdzieś tu były światła. Nie, 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 nie. Proszę mi to włączyć. Dobra. No nocą to ustawiać, to jest obłęd jakiś. Cholera, dobra, tu jest nie palić. To obok jest włącznik dość właśnie seatbelt. A gdzieś tu byłeś, kurwości. O, dobra, już coś widać. Teraz tak, tu gdzieś pod spodem było pokrętło. Kurde, debele. Ale maniana. Gdzieś tu pod spodem jest pokrętło od świateł. To pamiętam. Kurde. Typ planu, no nie. Jednostki, nie. Kurde, debele. Ale maniana. Nie, to było jeszcze niżej. Nie. Jest, dobra. Jedno pokrętło już mam. Dobra, okej. Następne pokrętła, one są tutaj gdzieś. Naraz, ja sobie muszę tak to zrobić. O, też tak może być. One są gdzieś tutaj, te pokrętła. O. Proszę bardzo, dobra. Namierzone, załatwione. Dobra, chociaż część już mam świateł. Coś już zaczynam widzieć. Po trochu. Świetnie, dobra. Następne pokrętła. To są tutaj, nie, to nie to. Zaraz, gdzie ono było? Gdzie ono było, to pokrętło? Nie, dobrze. Tak, tu się rozjaśnia jedno. O, tu się rozjaśnia drugie. Spoko. Dobra, teraz ja potrzebuję tutaj do światełka się dostać. I teraz to światełko gdzieś ono... O, właśnie, dzień dobry. I gdzieś jeszcze coś było. To dlaczego mi się tu nic nie zaświeciło? Aha, bo ja rozjaśniłem, ale nie to, co trzeba. Ej. Dobra. Jest jeszcze jedno światełko. Bo ja teraz nie pamiętam, gdzie ono dokładnie jest. No dobra, to jest to samo światło. Tutaj są lampeczki do włączenia, kurde. I ogólnie tutaj też jeszcze są światełka do włączenia. Ja już teraz nie pamiętam dokładnie gdzie. Jest, dzień dobry. Mamy to. Ustawimy sobie na fulla. Dobra, znalazłem nareszcie. Teraz resetujemy. Wchodzimy tu na górę. Jest, mamy to. Mamy to nareszcie. I teraz, nie, to nie. Bo gdzieś tutaj też jest pokrętło od światła. O, dzień dobry. O to właśnie chodziło. O, jak dobrze, jesteśmy już w domu, uratowani. Dobra, można w takim razie już wszystko robić, co trzeba. O, błęd. Włączamy to, co potrzebne nam. Tak, no i dobra. Tu już powłączane jest coś, co nam potrzeba. Oj, kurde, lebele, nieźle, udało się. No,
Myślałem, że będzie o wiele, wiele gorzej, żeby to znaleźć. Całe szczęście jakoś to pykło. Dobra. Możemy zacząć przystępować do tego tutaj, do tej nawigacji. No i importuj. To z tego Simbriefa właśnie będzie brane. I teraz tak. Tu wszystko sobie weźmiemy. Niech nam to dodają. Nie pamiętam, ile było paliwa mi potrzebne. To muszę się przełączyć już z powrotem. 4600 potrzebuje paliwa. Także no, paliwa trzeba załadować na 4600. Dobra, to tyle co jest, to będzie w porządku. Weźmiemy sobie rzeczywiste. Proszę mnie tankować. I teraz ludzi. Jeśli chodzi o ludzi, to my potrzebujemy ich 150 pasażerów. Tyle nam flight plan wygenerował, więc 150 pasażerów. Proszę bardzo. No i rzeczywiście, proszę rzeczywisty i niech się też zaczną już ładować. Wypychanie zostawimy sobie na później. No i spoko. Tyle jeśli chodzi o to. Okej, okay, no to już zostaje nam to, co tutaj tam, dobra, niech tak sobie będzie. No i teraz się skupimy na naszym flight planie. Tutaj trzeba będzie wszystko poustawiać. Tak sobie polecimy po kolei. O, najpierw trzeba ustawić frontu, a więc frontu, więc od razu z powrotem się przenosimy na tablet. I mamy LIRF, LIBD. Proszę bardzo, frontu już mamy. Ok. Return. I teraz numer. Proszę bardzo. Cost. Wysokość to będzie 290. Ok. To już wszystko mamy. Następny jest ZFW. ZFW łapiemy stąd i mamy 58,1. I mamy później tutaj ZFWCG 33,25, czyli 33,3. 33,3. I to klikamy tu. Fuel. Ile mamy paliwa? Paliwa to my ładujemy sobie 8000. Nie, jeszcze się tankuje. Tak. 9500. No to 9,5. 9,5. Proszę bardzo. Dobra. I tutaj już mamy wszystko ustawione. To jest w init, w dacie nie ustawiamy nic. Tutaj teraz trzeba sobie poustawić. O, tu error jeszcze mamy. A, bo flapy. Flapy ustawiamy na 1. I teraz spróbujmy. Tak, teraz już nam się wygeneruje. Proszę bardzo. No, ok. I tu już by było też wszystko jak trzeba. Tutaj nam nic nie potrzeba. W DIR-ze też nam nic nie potrzeba. No i lecimy do flight planu. I teraz wystartujemy sobie z LIRF. I teraz tak. Gdzie my lecimy? Departure. O, dobra. To trzeba wyłączyć. I mamy. Teraz LIRF 25. Szukamy 25, mamy 25, proszę bardzo. Później mamy SIP 9C. O, nie ma takiego. O, to coś czuję, że może być skopany. Skopany wylot. Ale jeszcze zobaczymy. Dobra, na tym sobie zaprzestaniemy.
Dobra, i teraz musimy sobie dodać. Jak to było? SIP9C. Co się wydarzyło? A, jest, dobrze. Dobra. Return. Gdzie to się dodało w ogóle? Czekaj, czekaj, coś tu się... SIP9C. No i to będzie tu. Nie, czekaj, co tu się dzieje? Pewnie nie ma tego punktu. No, to musimy go chyba pominąć w takim razie, cholera. Dobra, mamy też libd25. Zobaczymy, co tu się wydarzy. To sobie skasujemy. I teraz libd. I weźmiemy sobie przylot. Najpierw to sobie zrobimy. 25. Ustawimy. RNV25. A po prostu 25 jest. Dobra. I teraz z od strony popn1x. Top N1H. O, nie ma. O, to będzie słabo. Dobra, zróbmy sobie podejście z Top N1H. W takim razie. Czemu by nie? Zobaczymy, co nam wyjdzie. Chociaż nie, kurde, nie kombinujmy może. Chociaż nie, no, trzeba jakieś podejście tutaj mieć, no to zróbmy to. Insert. Dobra, niech będzie w ten sposób. No i teraz kombinujemy dalej. Czyli mamy SIP9C, teraz sobie to wrzucimy. Dobra, teraz już jestem pewny, że tego punktu nie dodam. Trzeba następny punkt. SIPR 0. Nie, SIPR O. Tam będzie SIPR O. O. Dobra, ten daliśmy radę dodać, więc klikamy sobie na niego. I zobaczmy, czy możemy dodać punkty jakieś. Z803. Z803. Dobra, poszło. Dalej TA. Następnie mamy L995. Ojej, ojej, nie tu, tutaj. I dobra, wskoczyło. Następnie mamy top NO. Top. A czekaj, czekaj, czy to nie jest podejście już? Top NO, to już może być podejście, także chwileczkę, ja tutaj sobie to już cofnę. Weźmiemy sobie insert. Jest, top NO, no właśnie tak myślałem. Dobra, to będzie w porządku w takim razie podejście. Już mamy całą drogę w sumie już zrobioną. Teraz musimy sobie tutaj zerknąć. Weźmiemy sobie na plan, dobrze, i najbliżej jak tylko się da. Super, no i teraz będziemy sobie patrzeć, jak to wygląda.
Dobra, chyba coś. Nie wiem. A tak w ogóle jeszcze. Discounting muszę usunąć. Dobra, i zerknijmy, czy jest wszystko ok. Decel niech sobie zostanie. Tak, teraz jest wszystko ok. Dobra, jeszcze raz zerkamy, jak to wygląda. No i kurde, chyba jest bardzo dobrze ustawione. Teraz sobie jeszcze oddalimy i zobaczymy. Aby na pewno wszystko wygląda jak powinno. Tak, wszystko wygląda jak trzeba, także zarąbiście. Bardzo dobrze. Teraz musi być ustawione na nawi. Ok, i bardzo dobrze, pięknie, bardzo mnie to cieszy. Dobra, zaczniemy się przygotowywać. Teraz tak, czy silnik dam radę już odpalić? Jak to tu wygląda? O, silnik się nie odpala. Czekaj, coś tu było kiedyś nie tak zrobione. Teraz nie pamiętam co. Siubidubidu. Dobra, drzwi zamykamy. Tak, co ja tu mogłem zepsuć? Zerknijmy tutaj. Tu wydaje się, że jest chyba wszystko ok. A, tu APU bleed nie włączyłem. I dlatego nie miałem możliwości odpalenia samolotu. Teraz zerknijmy sobie i już APU przełączmy sobie. Gdzieś tu był przycisk APU. Tu jest APU. I APU już jest ok. Dobra. Oj. Dobra, to już powinno być wszystko w cacy. Spróbujmy jeszcze raz. Tak, już nam samolot się odpala. Jeden silnik w rozruchu. Świetnie. Dobra, cudownie. Możemy sobie włączyć światełka. Więc tak, taksi sobie włączymy. Światło lądowania to nie, ale tutaj jak najbardziej już tak sobie powłączajmy wszystko. Seatbelt, no smoking. Pięknie, pięknie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, możemy sprawdzić sobie checklistę, jak ona tam wygląda. Dobra, spróbujmy odpalić drugi silnik. Odpala się, no i bardzo dobrze. Ladies and gentlemen from the flight deck, on behalf of myself, your captain, the first officer, and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to receive final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Welcome aboard. No i bardzo dobrze. Dobra, to teraz tak, możemy powyłączać co niektóre. External na przykład power. APU bleed możemy wyłączyć. No i dobra, zerknijmy jak to teraz tu wygląda. Czy wszystko... Kurna, znowu coś przełączyłem. O, właśnie.
No i dobra, już wszystko jest jak trzeba. Tylko, o, się pojawiła checklista. Pięknie, kabin. Teraz TO config ponownie. Coś tu nie zaskoczył. No, mówi się trudno, ale wszystko jest zrobione. Także no nie ma co się spuszczać. Będziemy lecieć na 29 tysiącach stóp. To będzie nasza przelotowa wysokość. Musimy się na nią wznieść. A następnie jeszcze musimy mieć prędkość na początku, żebyśmy mieli tak około 220, myślę. Będzie ok. Proszę bardzo. I jeszcze wznosimy się z prędkością 15. No i takie coś to mnie cieszy. Dobra, to sobie włączymy. Dobra, jesteśmy już gotowi do wylotu. W takim razie wszystko, co tutaj mamy, trzeba podłączać od samolotu. Dobra, jesteśmy zatankowani. Ludzie już sobie weszli na pokład. Także to wszystko jest już załatwione. Wypychanie. Potwierdzamy. Wezwij holownik. Holownik już nam tu podjechał. No i dobra, będziemy się wypychać. Tylko teraz tak. Ja muszę się wypchnąć. Lecimy w tą stronę. Teraz musimy się przybliżyć. Z widokiem. No właśnie, musimy polecieć. Musimy się wypchnąć w prawo i na koniec pasa się wypchnąć. Także tak to. Okej. Okay. Zaczynamy hamulec. I zaczynamy kołować do tyłu. Już nie skołuję. Dobra, ciutkę szybciej jeszcze poproszę. Teraz się zatrzymamy. To się przyjrzymy dokładnie, co i jak. Dobra, proszę się zatrzymać. Hamulec, dziękuję Państwu. I teraz, jak to wygląda? Oddalimy się. Ojej, oddalimy się. No i teraz my musimy na koniec tutaj tego pasa. Tym pasem będziemy startować. Tego, co wstępnie zdążyłem zauważyć. Tak właśnie będzie. Czyli na koniec tego pasa. Długa droga nas czeka. Dobra, póki co ja was na moment muszę zostawić. Zmienię wam kamerę. Popatrzcie sobie, jak wygląda to wszystko, a ja zaraz do was wracam.
Dobra, jak już zauważyliście, kamera zaczęła wariować, to znak, że wróciłem. Widzę, że ktoś wystartował. Jakiś gracz tu sobie leci. O, teraz będzie bardzo dobrze widać wszystkich graczy. O, tam też światełka mrugają. I to jest właśnie piękne. O, tam kolejny już startuje. Ktoś też tam leci. To jest właśnie to, że jak wyłączyłem już wszystkie te takie wspomagacze, które pokazują mi, gdzie co jest na niebie, kto gdzie jest w sumie na niebie, jaki gracz, to teraz pięknie to wszystko widać, jak się kogoś gdzieś tam zobaczy. O, pięknie, bo wcześniej te napisy, zobaczcie, ile graczy jest. Pięknie, naprawdę cudnie to wygląda. Dobra, nie przedłużając, o cholera, upadł joystick. Dobra, uratowany. Okej, to zacznijmy przygodę i zacznijmy już lecieć do celu. Okej, a więc hamulec odpuszczony i zaczynamy się toczyć. Musimy się dotoczyć aż do samego końca tego pasa. Jeszcze na moment tutaj sobie zerknę i się przybliżę. To jest samolot. O! Dobra. Mniej więcej może. Jeszcze się przybliżę. O! Żebym mógł sobie zerknąć, gdzie co jest. No i dobra, i się toczymy. O, kolejny startuje. Jeden za drugim leci. O, tam ktoś ląduje. No cudownie, cudownie to wygląda. Naprawdę fajnie. Nie myślałem, że nocą będzie aż tak fajnie. No, a my około godziny będziemy sobie lecieć. Wiadomo, no teraz jeszcze ze startem to może tak z półtorej godziny będzie i z lądowaniem. Tam też ktoś sobie, no, ale super to wygląda. Pewnie widać, gdzie kto jest na niebie. Patrzcie, ilu graczy. O, zgubiłem samolot. O, dobra. Już go widzę. Póki co wydaje się, że jest wszystko ok. No, tak trochę nie bardzo sobie lecę. Znaczy, jadę. No, trzeba będzie tu zaraz skręcać. Tutaj. Dobra. O. Dawaj, niech on skręca. Tam kolejni kołują. Kolejne samoloty. Dobra, jeszcze kawałek musimy sobie podjechać. A jakoś gdzieś tutaj właśnie. Z tego co widzę. Tak słabo wszystko widać niestety. Już widzę zieloną linię. No tu kolejny startuje przed nami. Tam już ktoś, widać, do lądowania się szykuje. A, pięknie to wygląda.
tu kolejny. Delikwent, no gracz a graczy, pięknie, fajnie, naprawdę fajnie. Tu kolejny. Proszę bardzo. No mamy kawał drogi do holowania się, do przejazdu. O, jeszcze jeden. I tu, ale ich tutaj jest. Co, i tak wszyscy czekają? Nie no, nie będziemy tak czekać, no. Byśmy czekali w nieskończoność, a może? Nie, nie, nie czekamy, jedziemy sobie po prostu. Bez kitu, ile tu ich tutaj jest? Tak każdy czeka? To oni się naprawdę w symulację bawią. Bez kitu. No dobra, no to w sumie pobawmy się, bo nie myślałem o tym, żeby aż tak do tego podchodzić, ale skoro tutaj tak się ludzie bawią w to, no to dlaczego by nie? No zabawmy się i my. Może to też będzie jakiś nowy rodzaj zabawy, nie? Jakiś nowy rodzaj rozgrywki, którego nie brałem wcześniej zupełnie pod uwagę. Także no, dobra. I ruszamy. Bardzo ciekawe, naprawdę. Powiem, że jestem zaskoczony. Tu następne za mną stoją. Nie, to jest naprawdę niezłe. Bez kitu. Bardzo jest to ciekawe. No. Ciekawe, jak daleko lecą. Dobra, no następnym razem, jak będę już leciał, to też nie będę ich wyprzedzał. No będziemy starali się właśnie, ani przejść z nich przenikał, tak jak to przed chwilą miało miejsce. No postaramy się to zrobić tak, jak należy. No taka kolejka do wylotu. Ja pierdziu. Nie ukrywam, jestem naprawdę pod wrażeniem. Swoją drogą ciekawe, boty czy boty w sumie, no ta no, ciekawe czy to są w ogóle boty. Tak dość płynnie, dość ładnie tak się wszystko ustawia u nich. Bardzo równo. No ciekawe, ciekawe. Czy gracze? Zastanawiające. Jednak no idealnie są ustawieni.
Dobra, zaraz nasza kolej w takim razie. Chyba nic nie będzie lądowało. Dobra, ten już odlatuje, my już ruszamy. O, ktoś akurat wylądował. Dobra, my cała naprzód. No i hamulec zwolniony i ruszamy. I ktoś się rozbił. Dobra. Tu się ktoś właśnie rozbił. Okej, okay, a my czym prędzej. Autopilot. Niech przyjmuje. Tutaj musimy na CL ustawić. Dobrze. No i prędkość 220. Proszę bardzo. Prędkość nam spada, bo akurat zawijamy. I teraz flapy. I podwozie chowamy. Dobra. I teraz już powinno być wszystko jak trzeba. Tak. Mamy sytuację opanowaną. Prędkość już nam rośnie. Już pięknie zaczynamy działać. Super. No i pożegnaliśmy lotnisko. Tam przed nami lecą dwa samoloty. Tam kolejne będą zaraz startować. Cudownie, naprawdę podoba mi się taki lot w nocy. Bez kitu, ja nie myślałem, że on będzie aż taki fajny. Kolejne do lądowania, no zarąbiście. Ja myślałem, że to będzie nudne w nocy. A tu się dzieje tyle, że to aż się w głowie nie mieści. Dobra. Jak to wygląda to sytuacja? Już mamy prędkość zadaną. Ok, teraz tak, odległość, w jakiej my jesteśmy. Tak, tu mamy jeszcze dość daleko. Także jak się zbliżymy na 160 mil. A przepraszam Was bardzo. Jak się zbliżymy na 160 mil do lotniska, to będziemy wtedy się zastanawiać, co dalej. A na obecną chwilę zwiększamy swoją prędkość. Będziemy sobie lecieć, a takie 240, nie, może 200, 260 niech będzie. A czemu by nie? No i dobra, i zmierzamy do 29 tysięcy stóp. W sumie droga prosta jak w mordę strzelił.
Naprawdę ładnie to wygląda. Dość, że to ładnie wygląda. Jeszcze dużo ludzi widać. Widać, że ktoś tu lata. To na pewno. Super. No tutaj trzy widać lekko. Tam czwarty. Tam piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. 12 to na pewno. Nade mną nie ma nikogo. Tu... No, z 20 graczy to pewnie tutaj jest. No pięknie. Bardzo ładnie. Żeby wam tak nie majtać tą moją głową, to zmieniłem sobie teraz na myszkę. Będziemy sobie podziwiać w ten sposób. Z tamtego lotniska wystartowaliśmy i lecimy sobie każdy gdzieś indziej. Tutaj trzech graczy gdzieś tam sobie leci, tam czwarty, no już teraz zniknął. O, się pojawił. Tak go nie widać, tak go widać. To naprawdę świetny symulator. Jak kiedyś się zastanawiałem, czy warto będzie, tak teraz stanowczo mogę powiedzieć, że było warto. Jak wygląda kwestia? No jeszcze troszeczkę nam zostało. To może w takim razie jeszcze sobie gdzieś polecimy, jak już to skończymy. Zobaczymy. A, trzeba światła jeszcze zmienić, bo to taksi trzeba wyłączyć. Taksi off. Jest jak trzeba. 260, już lecimy 260 i się wznosimy na 29. Oj, za dużo się wznosimy, za szybko. 23, a ja chciałem, żeby się wznosić. A dobra, z prędkością 20 niech będzie. No, 23 to tak troszkę za szybko. Już niedługo będziemy. Teraz już niedługo będziemy musieli coś zacząć reagować odnośnie zmniejszania wysokości, prędkości i tak dalej. Do lotniska będzie dość blisko.
tam jasno, co? Metropolia oświetlona. Przed nami też dużo większe skupiska. Też ziemia oświetlona. Już jesteśmy na 23 tysiącach. Już mamy 160 prawie mil. Także przy 120 tysiącach mil będziemy zaczniemy się obniżać. Przy 120 tysiącach, przy 120 mil do celu będziemy się obniżać. Będzie co? Dwa zakręty. Teraz jeden w prawo, drugi będzie w lewo. Przy tym zakręcie w lewo będziemy się zastanawiać, co dalej. Tam ktoś za mną sobie leci. Jak tyle graczy było, tak się rozproszyliśmy. Każdy poleciał w swoją stronę. O, przede mną ktoś tam mruga. O, teraz go widać. W sumie co tam, łapiemy największą prędkość przelotową. Oj, coś się popsuło. Bo mi VR nie... VR, co ja mówię? Bo mi nie działa, bo mi działa kręcenie głową razem z myszką. Także... No się wzięło i zepsuło. Zaraz sobie to nastawię. A, już wiem dlaczego. Dobra, muszę wejść w ustawienia i przestawić sobie skróty. Middle nie. Gentlemen, once again from the flight deck, your captain speaking. We've just reached our cruising altitude for the flight. As it begins to settle in, I do want to remind you to please keep your feet and elbows clear from the aisle, as the flight attendants will be coming through the cabin with galley carts shortly. Also, one more reminder to please refrain from congregating near the front galley where the flight deck door is located. Thank you.
Okej, okay, teraz już mam wszystko ustawione jak trzeba. No i właśnie, już jesteśmy bardzo blisko. Już będziemy mieli około 120 mil. I trzeba będzie niedługo zacząć już schodzić w dół. Ktoś mi tutaj leci. Zwiększymy sobie na jakiś tam czas prędkość. Niech to będzie 330, 320. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Nawet niech te 300 będzie. Zaraz tak trzeba będzie zmniejszyć sobie prędkość. A na razie, póki możemy, niech będzie i tak. A już osiągnęliśmy prędkość 300. Dobra, my lecimy na lotnisko, które się nazywa Libd. I teraz Libd. Lotnisko Libd jest na wysokości 143 stóp. Ok, skoro już mamy taki. O, masz, co ja włączyłem? Jak ja to włączyłem? Mam latarkę. A nie. Światła wszystkie włączam. Ale też mam latarkę. Ale numer. Ja o tym nie wiedziałem. Ale fajnie. Kurde. No to super. Się czegoś dowiedziałem. Nieźle. Ona też się cieszy jak dziecko teraz.
Dobra, jak to tu wygląda? Ok, zacznijmy się zobniżać. Ojej, oj, oj. To mnie nie interesuje. No już się obniżamy do 5000, zadałem wartość i też zmniejszymy sobie prędkość. 220 będzie odpowiednią prędkością. Ale jakoś szybko nie musimy latać. Oczywiście teraz to on będzie się głównie rozpędzał, a tracił prędkość bardzo, bardzo powoli. Będzie albo utrzymywał, albo bardzo delikatnie właśnie tracił tą prędkość ze względu na to, że się zniżamy, więc no, chcąc nie chcąc, opadając, nos jest skierowane do dołu, więc łapiemy tą prędkość niż ją tracimy, ale damy radę, myślę, że damy radę, zaraz się okaże. Ustawimy się na 10 000 minus 20. Dobra, i zaraz zobaczymy, co to wyjdzie. Jak tu czerwono? Co to za światło? Nadal jesteśmy na 22 000. No i jeszcze jesteśmy. Już coraz bliżej jesteśmy miejsca. 40, 80, 80 mil. Mamy. To musimy być na 9000, także na 9000 będziemy opadać. W ten sposób. A raczej do tego punktu to już zlecimy do 9000, bo już jest 20 000, także bez problemu, będzie wszystko dobrze. Prędkość już mamy poniżej 280, a zadana jest 220, także bez żadnego problemu.
Super będzie. Damy radę. No coś tak myślę, że jeszcze sobie jakąś traskę zrobimy gdzieś. Bo pomimo, że mało widać, to bardzo przyjemnie się leci. Bardzo, bardzo dobrze jest widać innych graczy i to mi się podoba. I zobaczymy, co nam przyniesie następny lot. Ale to jeszcze zobaczymy, zobaczymy. Jak już dolecimy, wylądujemy. Na razie nam jeszcze troszeczkę zostało. A mianowicie mamy jeszcze 25 mil do następnego punktu. Jesteśmy na wysokości 16 tysięcy stóp. 280 to jeszcze... Ojejej. Dobra. Jeszcze tutaj chwilka została do osiągnięcia 9 tysięcy, ale to moment. Prędkość nam się... Teraz trochę urosła, on zmniejsza się, 59, tu w machach jest podane. Jest podana prędkość w machach na zielono, a tutaj prędkość w węzłach. I tu mamy masę punktów, do których można się odnosić, ale z doświadczenia wiem, że lepiej nie. Bo nie jestem aż tak doświadczony, żeby tak szybko się, tak szybko opadać, o, może tak powiem. Dobra, zmniejszymy sobie na 40 mil. No i będziemy już teraz ładnie sobie obserwować. 19,4 mili do tego punktu nam zostało. Skręcimy sobie w lewo, będziemy się kierować na ten punkt. Na tym punkcie musimy mieć 9000 stóp. Także już niedługo.
Dobra, osiągnęliśmy wysokość, już słyszę po silnikach, 9000 stóp. Ładnie. Już jesteśmy niecałe 20, 17 mil. Już jesteśmy, mamy 17 mil do punktu. Już będziemy się ładnie tam nawracać, nakręcać na lotnisko, do którego mamy de facto 30 mil około. Ale z racji, że jeszcze musimy się nawijać, nakręcać, to mamy delikatnie więcej. Także naprawdę super wyszło. I tu już widać też, jakie wysokości, jakie prędkości na danych punktach muszę mieć. Zmniejszymy sobie na 20. To jest na 20 mil odległość. No i dobra, będziemy obserwować. Teraz sobie już zwiększymy prędkość do 260. Zawsze to trochę szybciej. I na tym punkcie zobaczymy, jaka nam prędkość będzie potrzebna. Jak już będziemy skręcać w lewo i się dostosujemy. Najważniejsze jest to, że już mamy odpowiednią wysokość zadaną, więc jest dobrze. Już mamy 260 na momencie. Bez problemu żadnego, momentalnie osiągnięte. Ciekawe, czy na tym lotnisku będzie coś się działo, czy nie? Czy duży będzie ruch, czy jednak taki średni? Czy w ogóle żadnego ruchu nie będzie? I chyba widzę moje lotnisko. Chyba tu będziemy musieli lądować. Tutaj w to miejsce. Bo my za chwilę dosłownie będziemy już zakręcać w lewo. I będziemy się kierować w tamtą stronę. I to chyba będzie moje lotnisko, bo my polecimy tak. Gdzieś tam sobie zawrócimy, żeby można było tędy sobie wlecieć na lotnisko. O, w ten sposób. Także no, to jest moje lotnisko. Już je widać. Dobrze. Bardzo dobrze. Już przynajmniej wiem, gdzie muszę lądować. O, proszę bardzo, i już zakręcamy. Także to będzie to. To jest moje lotnisko. Już je widać bardzo wyraźnie. Siedzimy chwilę w kabinie. Popatrzymy, jak to wygląda. Kabiny. No i właśnie. Dobra, i teraz tak, potrzebujemy tutaj mieć 9000, tak też tutaj jest. Tak, i właśnie tu już widać moje lotnisko. My jesteśmy dosłownie po prawej stronie od lotniska. Czyli tak jak mówiłem, my jesteśmy po prawej stronie, a lotnisko jest właśnie w tym oto miejscu. O, proszę bardzo, się wychylę, to zobaczycie. Tu jest lotnisko. No i bardzo dobrze. Dobra, tu na razie odnośnie prędkości nic nie jest napisane, także trzymamy 9000. Stóp, wysokość i niedługo będziemy obserwować, co dalej. Poczekamy, aż nam się wyświetli kolejny punkt i zobaczymy, co będzie trzeba ustawić. Teraz tak, tu mamy tabliczkę, jak flapy poustawiać. Przy prędkości 230 można ustawić już flapy na 1, a przy 200 flapy na 2. Tak też będziemy robić, tylko na razie musimy zobaczyć, co i jak. I proszę bardzo, tu jest nasze lotnisko. Zgadza się?
Proszę bardzo, po lewej stronie, tak gdzieś na godzinie 10. I między 10 a 11 już. O, tu już musimy mieć 220 prędkość. I nadal 9000 stóp. Proszę bardzo, moje lotnisko. Na godzinie 10 już. Tak, 220 węzłów i 9000 wysokość. Także już sobie zmniejszymy prędkość do 250. Zobaczymy, jak to szybko zwalnia. No, nawet w porządku zwalnia, także spoko. Nie ma tragedii. Także od razu, jak tylko złapiemy ten punkt, zmniejszamy prędkość do 220. I będziemy mogli wrzucić flapy na 1, na 1. Później na 200, flapy na 2, 185 na 3 i 177 na fulla. No i pięknie. A przy 160 będziemy lądować. Prędkości 160. Już mamy nasze lotnisko. Dolecieliśmy. Teraz, aby wylądować. Dobrze, tutaj jest po 220 przez cały czas. Tutaj dopiero jest 210. Ok. I 4000 wysokość. Także trzeba będzie niedługo też schodzić. Zaraz zobaczymy, przy jakim punkcie. Niech się tylko pojawi następny punkt, to się dowiemy, co i jak. No, następny gracz się pojawił. Mamy punkt. Tu nadal 220, ale już jest 4500. Także za tym punktem zaczniemy już się obniżyć, znaczy nawet już przed tym punktem zaczniemy już łapać 4500 stóp. No i już zaraz będziemy zwalniać, bo tu już mamy, zaraz będziemy na tym punkcie i do 220 trzeba będzie zwolnić. Lada moment. No i powoli będziemy podchodzić do lądowania. Dobra, już możemy zacząć zwalniać. Dobra, prędkość już jest zadana. Teraz tylko czekamy, aż zwolni. Już mamy 240. I zaraz będziemy mieli 220. Także szybciutko hamuję, bez żadnych problemów. No, 4,5, 4,5, 4000. No i dobra. Miasto zostało za nami. Będziemy nad wodą zawracać. Dobra, prędkość mamy 220. No i teraz do 4,5 trzeba będzie się obniżyć. Także w sumie już można to zacząć robić. Ustawimy sobie na minus 20. I 4. Nawet na 4 zejdziemy, a czemu nie? Chociaż. A na 4 zejdziemy od razu. A jeszcze zatwierdzić.
Cyk. I zniżamy się. Minus 15, 16. Niech będzie 20, tak jak powiedziałem. No i dobra. Już łapiemy 4,5. Na 4. Nie, na 4,5. No teraz lecimy dosłownie nad wodą, więc no nic nie widać. Nad wodą nudno się leci. Nad nami jakiś gracz. No nic, no teraz to już tylko nam zostaje czekać, aż on zawróci. Bo nic więcej tu nie zdziałamy. Teraz pozostaje nam tylko czekać, aż dolecimy do odpowiedniego miejsca na GPS-ie. I tyle. Teraz to tak wygląda, jakbyśmy nic, nigdzie nie lecieli, tylko po prostu wisieli w powietrzu. Jest ciemnica. Ale coś tam się poruszamy, no. Dobra, żeby nie było aż tak nudno, zrobimy to w ten sposób i będziemy tak obserwować, co się dzieje. Co się dzieje za nami. Tutaj jest nasze lotnisko, w tym miejscu. I na nie będziemy właśnie zawracać zaraz. I teraz jesteśmy już... O! Już zaraz będziemy na tym punkcie, będziemy zawracać. Już mam 6500, także nie zdążyłem osiągnąć dobrej wysokości, którą tam chcieli. I już zawracamy. Także z powrotem ustawię tą kamerę, bo już zaraz będziemy z powrotem widzieli ląd. Księżyca nie widać. Tak, teraz jeszcze kawałek prosto musi polecieć i za chwilę znowu będzie się zwracał. Już centralnie skierowany będzie na lotnisko. Teraz mamy już wysokość 5200, to nadal jest bardzo wysoko. A jak z prędkościami? Prędkość 210, więc już zmniejszamy prędkość. Flapy. Flapy mamy już jedynki, bo dwójki są przy 200, a będziemy mieli 210 prędkość. Dobra, trzeba się zacząć zniżać jeszcze bardziej. Zbliżymy się do 2000. Proszę bardzo. Bo nadal jesteśmy bardzo, bardzo wysoko. 4000. Może nie aż jakoś tak bardzo, bardzo, no ale jesteśmy wysoko. A jednak, no, na lotnisku trzeba będzie jakoś wylądować. Jakie światło tu się dziwne zrobiło. No nic, dobra, niech sobie będzie. No i dobra, i teraz już będziemy skierowani bezpośrednio na lotnisko. Zaraz, ja się bawiłem tym przyciskiem. To może się wszystkie światła włączyły. A jak, wszystkie światła się włączyły. I nawet do lądowania. Dobra, czyli... To są, dobra, no to i tak będziemy lądować, i tak będziemy lądować, także już niech te światła do lądowania będą włączone. No, tak mi coś nie pasowało, bo to światła do lądowania są najwidoczniej. Także niech sobie będą.
już włączone. My już mamy wysokość, ile? 2600, a mamy na 2000 zejść. Także spoko, jesteśmy na dobrej pozycji. Do lądowania. Lotnisko mamy w tym miejscu. Jesteśmy fajnie, bardzo, bardzo nisko już, więc nie powinno być żadnego problemu. Ja wiem, że na razie jestem i tak za nisko już, no ale trudno się mówi, nie? Ja pod siebie robię tak, żeby mi było dobrze i łatwiej poza tym. No jeszcze nie tak, bo teraz delikatnie w prawo, później delikatnie w lewo i dopiero będziemy bezpośrednio na lotnisko się kierowali. No i dobra, mamy już 2000. Już coraz to bliżej, a my już osiągnęliśmy. Dobra, to my już sobie zaczniemy, prędkość zmniejszymy do 195 i wrzucimy sobie flapy na dwójki. Bo już naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Zaproszenie do znajomych. Arcane 1700 chce dołączyć do twoich znajomych. Okej. Flapy dwójki. Już mamy wyrzucone. I teraz poniżej 185. Też już za moment trzeba to będzie zrobić. I nie wiem, jak w tym momencie go dodać do znajomych. Jak ja to za... A, wiem. Czekaj. Windows G. I tutaj gdzieś to powinno być. O, właśnie. Już mam. Chyba. Nie. Nie wiem, jak to zobaczyć. To był ametyst? Ja już nie pamiętam. Co się nazywał? No nic. To będę sobie później w takim razie ogarniał. Dobra, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko tego lotniska. Dobra, zmniejszamy prędkość na 180 i flapy trójki sobie wrzucimy. Zmniejszymy też wysokość na 1000. Dobra, i teraz poniżej 177. Zaraz trzeba też będzie podwozie wyciągnąć, żebyśmy się nie rozbili, bo bez podwozia się trochę trudno ląduje. Tak, lotnisko mamy w tym miejscu. Zaraz będziemy musieli przejąć ster. Lotnisko jest na wysokości 180 chyba stóp, a my jesteśmy na 1000. Także jak nas zaraz skieruje, my to już zmniejszymy sobie prędkość na 165, na 160 nawet. I klapy na fulla sobie wrzucimy. No i dobra, 170, zaraz będziemy mieli prędkość odpowiednią. Już mamy full klapy wrzucone, więc w tym momencie będzie można się zaraz już ładnie przygotowywać. Podwozie wyciągniemy. Niech mnie tylko nakieruje już pilot na lotnisko i będziemy lądować. Zaraz to powinno nastąpić. I proszę bardzo.
Jesteśmy. Oj, nie, to nie o to mi chodziło. Ej, kurde. Nie, 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 nie. Kurde, jak się przekręcało? Cholera. Teraz sobie problemu narobię. Kurde. Dobra, przejmujemy kontrolę. Bo już jesteśmy za wysoko. Trzeba się zniżać. I będziemy lądować. Dobra, mamy 600 stóp. 500. Czterysta. 500. Trzysta. 400. Co ty mnie oszukujesz? Widzę. 300. 200. 200. 200. Dobra, ruchu na tym lotnisku nie ma zbyt dużego. To już widać. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. 5. 5. Mocne uderzenie. Mocno, mocno było. No ale dojechane i wyhamowane. Dobra, udało się jakoś tam. Coś z tego wyszło. Dobra, tu mamy koniec pasa. Trochę przyhamujemy. I skręcamy. No tu ruchu nie ma żadnego na tym lotnisku. W porównaniu do tego w Rzymie, z którego startowałem, to naprawdę tutaj nic się nie dzieje. Dobra, dojeżdżamy do lotniska, gdzieś tu trzeba będzie się zacumować i oddać tych pasażerów. Dobra, choćby nawet i tutaj. Te później poradzą. Jakoś. O, nawet koleś mi macha. Proszę bardzo.
No i dobrze, załatwione. Ale teraz hamulec sobie zaciągniemy, żeby nigdzie już nie pojechać. I zgaśmy ten silnik. Dobra, mamy podsumowanie. Dolecieliśmy, wylądowaliśmy, także wszystko jest jak powinno być. Oj, nieźle, nieźle. Ja się tak zastanawiam, czy lecieć gdzieś jeszcze. Ciekawe w ogóle, gdzie byśmy musieli teraz polecieć. Libd, ja już sobie zerknę, jak to wygląda na flight radarze. I już patrzymy. Jakie to było? Co to jeszcze raz? Libd. Libd, więc Libd. Libd. Karol Wojtyła, proszę bardzo, airport. Show on map. No bez kitu, to ale się trafiło, no proszę bardzo. Jesteśmy we Włoszech, w Bari i to się nazywa Karola Wojtyła. Wojtyła. No, Karol Wojtyła Airport. O, tak wam powiem. No, także nieźle, nieźle. Dobra, i teraz tak. Potrzebujemy departure i teraz tak. Najbliższy będzie do... Gdzie to leci? Co to jest? Aircraft info? No nie, nie, nie. Nie aircraft. Tutaj, tutaj, tutaj. SSH to by było? Zerknijmy, czy coś takiego jest. SSH. Jest. Show on map. O kurde, Emiraty Arabskie. Egipt. Do Egiptu teraz bym leciał. O kurde, lebele. Dobra, dawaj. To w takim razie trzeba to sobie ustawić. No to nowy plan sobie już robię. I teraz będziemy jechać, lecieć, znaczy, jeszcze raz, jak to się nazywało? Libd. Libd i do SSH. Okej. O kurde, dobra. Monitor mi się wyłączył, wszystko mi się wyłączyło prawie, prócz komputera, także momencik. Dobra. Pytanie, czy mnie teraz słychać? Zaraz to zobaczymy. Dobra, słychać mnie, także świetnie. Zgasło mi wszystko, ale już to naprawiłem. Okej, okay, i teraz no dalej, dalej, dalej ustawiamy. Hesch mi wyskoczyło lotnisko. Zaraz zobaczymy, czy to dobre lotnisko mi wyskoczyło. Esch, tak, dobre lotnisko mi wyskoczyło, ok. To ja już sobie wybieram samolot. O, 3 godziny, 15 minut będzie lot trwał. No dobra, no jak dla mnie ok. Niech będzie 3 godziny. No, spoko, niech będzie. Albo w sumie może sam już nie wiem. Może by sobie tak ustawił to. Kiedy indziej to ten lot? Sam nie wiem, nie wiem naprawdę.
Wypijmy sobie powrót do menu głównego. Chyba tak trzeba będzie to zrobić. Że na dziś już sobie odpuszczę, bo jednak już tu spędziłem 3 godziny już 20 minut. Także na dziś będzie koniec. Akceptuję sobie to zaproszenie tego pana, jego mościa. Niech tam sobie będzie. Znajomych jak chce. Dobra, a ja wam bardzo ślicznie dziękuję za uwagę. I do następnego. Trzymajcie się i cześć.